Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczęliśmy wielki post, ale w naszych rozważaniach, które mogą nazywać się cyklicznymi, warto odnieść się do tego, co było treścią przesłania księdza arcybiskupa podczas naszego jubileuszowego spotkania w katedrze. Wówczas ksiądz arcybiskup odwołał się do świadectwa, jakie złożył papież Franciszek. Na rozpoczęcie kongresu międzynarodowego na temat powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, na temat formacji kapłańskiej. I myślę, że pierwszym z naszych zastanowień może być to, w jaki sposób kształtowało się nasze powołanie i kto miał na nie wpływ. Otóż świadectwo wielu księży może być dla nas oparciem nie tylko wówczas, kiedy decydujemy się na pójście do seminarium, ale również w wypełnianiu naszej posługi już w ciągu lat jej trwania. Kiedy byłem ostatnio w Medjugorje, to na górze Krizevac po raz kolejny dotykaliśmy kamienia, który został wzniesiony, wniesiony przez członków wspólnoty Czenakolo na pamiątkę śmierci w tamtym miejscu ojca Slawko Barbaricza. Tyle mu zawdzięczali, że nie wahali się wnieść na swoich ramionach 700-kilowy kamień, aby on godnie upamiętniał miejsce śmierci swojego ich przewodnika duchowego. I myślę, że każdy z nas ma takiego swojego ojca sławko, Każdy z nas ma doświadczenie, spotkania z księdzem, który był bardzo wiarygodnym, czytelnym świadkiem Chrystusa Kapłana i pasterza. Podziękujmy Panu Bogu za to, a jeśli są wśród żyjących owi księża, to bądźmy tak dobrzy, tak wdzięczni, ażeby im o tym powiedzieć. To na pewno ich ubogaci, to na pewno będzie dla nich wielkim bodźcem ku radości w tych trudnych dniach. Ale zwróćmy także uwagę na to, że każdy z nas powinien być owym świadkiem dla innych. I być może my sami nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, czym imponujemy nie tylko klerykom, ale może i ministrantom i tym, którzy na nas przypatrują się z drugiej strony ołtarza. Chciejmy imponować, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, a żeby pociągać innych do Chrystusa, żeby być pasterzami i żeby być nauczycielami tych, którzy otwierają się na łaskę powołania. I niech ten pierwszy czwartek Wielkiego Postu i miesiąca będzie dla nas również okazją ku temu, byśmy wspierali modlitwą zarówno tych, w których my wpatrywaliśmy się kiedyś, jak i za tych, którzy w nas się teraz wpatrują. Szczęść Boże!